szkoła, temat rzeka. Pierwszy tydzień bądź miesiąc bywa najgorszy. Właśnie wróciłeś z wakacji i musisz wywrócić swoje życie o 180 stopni, żeby wrócić do trybu szkolnego. I jak tu po wakacjach wysiedzieć 8 godzin w szkole? Najgorsze jest to, kiedy po wakacjach przychodzisz do nowej szkoły i nie znasz tam nikogo. Nie wiesz, z kim usiąść w ławce, z kim zamienić kilka słów, do kogo się uśmiechnąć. I tak właściwie o czym zagadać? Strach towarzyszy ci przez kolejne kilka dni. Ale wiesz, jak to jest, po pewnym czasie przechodzi tak jak wszystko. Bo tak naprawdę do wszystkiego w życiu możesz się przyzwyczaić. Przez całe swoje życie przyzwyczajasz się do tych bardziej lub mniej komfortowych sytuacji i zdajesz sobie sprawę, że bycie sobą wcale nie jest takie trudne. Wiem, nic odkrywczego, ale osoba, która pierwszy raz idzie do szkoły, do nowej szkoły i nie zna tam nikogo, przeżywa piekło, zwłaszcza wtedy, kiedy jest nieśmiała. Ten stres potrafi ją zżerać od środka i paraliżować. Przed odezwaniem się do kogoś na przykład, przed zagadaniem, czekasz pewnie na radę, jak znaleźć znajomych i być lubianym. Więc sprawa wygląda tak, jest to bardzo proste, bądź sobą. Nie interesuj się zdaniem innych na twój temat. Jeżeli lubisz jakiś gatunek muzyczny, to go lubisz i tyle. Jeśli ktoś cię zapyta, czego słuchasz, a ty mu to odpowiesz, to normalnym jest, że osoba, która zadaje pytanie, może mieć zupełnie inny gust muzyczny. Jeśli lubisz śpiewać, rysować, tańczyć czy cokolwiek innego, to po prostu to rób, nie daj się ograniczać. Nawet jeżeli ktoś cię wyśmieje, bo tak też może się zdarzyć, miej to gdzieś. Życie jest za krótkie, żeby się denerwować. Jeżeli zobaczą, że masz to gdzieś, że jesteś ponad to, to w końcu odpuszczą. Masz prawo lubić to, co lubisz, masz prawo robić to, co kochasz. I dopóki nie ranisz przy tym innych, to postępujesz właściwie. Znajdzie się taka osoba, 5 lub 20, które polubią cię za to, kim jesteś. Ja jak dziś pamiętam swoje pierwsze dni w szkole. Moje pierwsze dni w liceum wyglądały tak, że zupełnie nikogo nie znałam. Jakoś niespecjalnie się do ludzi uśmiechałam, bo jeszcze miałam ogromny kompleks na punkcie mojego zgryzu, a wystarczyło po prostu zagadać i powiedzieć hej, co tam, albo cokolwiek innego. W końcu pewnego dnia na WF-ie dziewczyna z mojej klasy, to było chyba po 3 czy 4 dniach szkoły, podeszła do mnie i zagadała, gadałyśmy sobie chwilę, śmiałyśmy się, rozmawiałyśmy, jakbyśmy się znały co najmniej od kilku lat. Po czym chwilę później przyznała mi, że większość z dziewczyn bała się do mnie podejść, bo wyglądałam na wredną. Z racji tego, że się nie uśmiechałam, okej, mogłam tak wyglądać. Po czym powiedziała mi, że ogromnie się myliły i że nie należy oceniać książki po okładce. Przeprosiła mnie za to i od tamtej pory jakoś tak wszystkie byłyśmy zgrane, wszystkie dziewczyny z klasy, także było naprawdę spoko. Jednak wtedy właśnie zauważyłam, jak łatwo przekazać fałszywą informację na swój temat. Wystarczy się nie uśmiechać i ludzie odbierają cię za taką osobę wredną, zdystansowaną. Wiecie, mina poważnej osoby wcale nie wygląda aż tak dobrze, zwłaszcza kiedy masa osób się śmieje i ty też powinieneś. I generalnie stwierdziłam, że okej, może miałam wtedy kompleksy, ale żałuję, że nie miałam poukładane w głowie na tyle, żeby po prostu móc się uśmiechać, nie przejmować się itd. Stąd ten filmik, bo od tamtej pory postanowiłam być sobą, tą nienormalną sobą, która się śmieje, spędza czas ze znajomymi, lubi zagadywać do nowych osób. I zauważyłam, że to, że jestem sobą, że jestem jaka jestem, może lekko szurnięta, niech każdy myśli jak chce i nie przejmuję się opinią innych, to naprawdę życie wygląda zupełnie inaczej. Wiem, że wiele z was idzie do kolejnej klasy, że wiele z was idzie do zupełnie nowej szkoły i nie idzie tam ze znajomymi. Także nieważne co by się działo, bądźcie sobą i nie rańcie przy tym innych. I naprawdę wszystko się poukłada. To nie jest takie trudne, na jakie może wyglądać. Wiecie, jak to jest. Szkoła przeminie, a znajomości zostaną. Także bądźcie sobą, żeby ludzie lubili was za to, kim jesteście, a nie za to, że udajecie kogoś. Tak naprawdę wszystkie znajomości, o które będziecie się starać, przetrwają. Nie ma sensu na siłę się podporządkowywać, bo teraz aktualnie ktoś słucha takich i takich piosenek, bo teraz aktualnie modne jest to i tamto. Jesteście jacy jesteście i to jest piękne, każdy z nas jest inny. Tak naprawdę jak komuś to nie pasuje, to ma po prostu problem. Więc bądźcie sobą, bądźcie szczęśliwi, róbcie to, co kochacie i nie rańcie przy tym innych. Nie zapomnijcie się uśmiechać, do zobaczenia w następnym filmiku. Pa!